Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny cast Gogiego. Dawno tutaj nie było materiału ode mnie, ale też nie było za bardzo powodu, żeby coś tutaj nagrywać, ponieważ stosunkowo niewiele się dzieje, jeżeli chodzi o jakieś takie super wielkie ewenementy, jakieś plot twisty w mecie czy czymś w tym stylu. No można powiedzieć, że to jest taka bardzo przyjemna, fajna nuda, bo ta 40 w 10 edycji po tym ostatnim balancing data slate'cie sobie po prostu płynie, według mnie, w bardzo dobrym kierunku, w bardzo dobre miejsce, no i tutaj też nie ma jakiegoś takiego bardzo wielkiego wywracania mety do góry nogami. Myślę, że w połowie września będzie okazja, żeby powiedzieć coś więcej na temat kodeksu inkwizycji, ale nawet nie tyle samej armii, bo osobiście uważam, że chyba nic z tego nie będzie, jeżeli chodzi o jakieś kompetytywne rozwiązanie grać solo tą inkwizycją. Natomiast ze względu na to, że jest to dość duży impact także na sojusze w Imperium, no to myślę, że tutaj można coś więcej powiedzieć. Przy okazji ostatniego materiału tutaj zapowiadałem, że w sumie zrobimy 4 materiały o zmianach w Balancing Data Slate dla 3 tych takich podfrakcji, Imperium, Xenos i Chaos oraz tier listę. No ale w sumie zrobimy z tego jeden materiał, ponieważ jeżeli chodzi o zmiany w Balancing Data Slate, no to w 80% przypadków, jeżeli chodzi o frakcje, no to mam do powiedzenia tylko tyle, że jest lepiej, jest w dobrym kierunku, ewentualnie jest tak samo dobrze jak było. No i w paru sytuacjach jest gorzej, więc te materiały byłyby dość powtarzalne, więc uznałem, że nie ma sensu, a sobie tutaj w ramach tier listy, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak wyglądała gra w okolicy wakacji, czyli ten trzeci kwartał 2024 roku, to tutaj będziemy sobie mogli też troszeczkę o tym Balancing Data Slate poopowiadać. Format, jeżeli chodzi o rozmieszczenie, jest taki sam jak był. Mamy 5 takich umownych tierów, oceny z grubsza szkolne. Błękitna pozycja celująca to są te armie, no w dużym skrócie uważane za OP, którym należą się jakieś takie naprawdę nerfy, bo bardzo mocno odstają. Potem mamy armie bardzo dobre, dobre, słabe, no i takie totalnie beznadziejne, które nie potrafią grać bez żadnych buffów. No i patrzę głównie z perspektywy gracza singlowego, wiadomo, że w kontekście drużynówek ta ocena tych frakcji może być troszeczkę inna. No i patrzę tutaj też bardziej z perspektywy gracza, powiedzmy na takim poziomie szkolnej czwórki, bo uważam, że najlepsi w tą grę są w stanie prawie każdą frakcją ugrać dobry wynik na singlu. A jednocześnie ze względu na to, że single rządzi się swoimi prawami i mamy metę, która troszeczkę przypomina papier, kamień, nożyce, no to też siłą rzeczy czasem traficie na jakąś kontrę i bardzo często się zdarzy tak, że armia z wyższego tieru będzie po prostu kontrowana przez tą z niższego, ale tutaj patrzymy na takiej zasadzie raczej, że bierzemy sobie armię i zastanawiamy się, jak bardzo zasady tej armii, jak bardzo ta armia pomaga graczowi w osiąganiu pozytywnego wyniku, a jak bardzo mu przeszkadza, tak? Ponieważ mogą się zdarzać armie, które są bardzo słabe albo przeciętne, ale ich specyficzne złożenie, jakiś złoty środek w połączeniu z super gameplayem da nam bardzo dobre wyniki i to jest jak najbardziej realne. Natomiast no, trzeba znaleźć ten taki, powiedzmy, złoty środek w tego typu frakcji. No i jest druga strona medalu, czyli frakcje z definicji bardzo, bardzo dobre, które bardzo ciężko jest popsuć, tak? Bo niezależnie co tam weźmiecie w tych frakcjach, to one po prostu grają bardzo stabilnie, bardzo spoko i dają radę. No i tutaj w ten sposób jakoś tak się bardziej staram to odwzorować. Szczególnie, że jak się zresztą okaże na przestrzeni całego tego materiału, meta jest, uważam, bardzo dobrze zbalansowana. Cały czas jesteśmy w tym takim złotym okresie 40, jeżeli o to chodzi. No i tak naprawdę ten podział jest bardzo, bardzo umowny. Zresztą o tym też przekonamy się, kiedy będziemy omawiać poszczególne tiery, no bo zrobiłem to właśnie w taki dość celowy sposób, żeby to jeszcze bardziej uwypuklić. Jeszcze też jedna adnotacja, jeżeli chodzi o Space Marinesy, no to tak jak było to ostatnio, ze względu na olbrzymią różnorodność zakonów w kodeksie, Space Marinów oceniamy przez pryzmat tego, co sobie radzi najlepiej w mecie i co ciekawe, niewiele się zmieniło od ostatniego nagrania, bo cały czas tutaj przodują Black Templary, Blood Angele, przoduje Gladius albo detachmenty frakcyjne. Wypadł Iron Storm, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ostatni Balancing Data Slate, a pojawiły się kosmiczne wilki na kawalerii, ale one grają na Stormlancy, nie na tym detachmencie wilkowym. No ale dobrze, przechodzimy sobie w takim razie do tieru celującego, czyli armie, które wymagają mniejszego lub większego nerfa, bo są super mega mocne.
Osobiście uważam, że nie ma takiej armii w tym momencie w mecie, ponieważ absolutnie nie mamy tutaj sytuacji ani z początku 10 edycji, kiedy Eldarzy robili co chcieli, ani nie mamy tutaj sytuacji bezpośrednio po premierze Kodeksu Nekronów, kiedy ktany były za tanie, kiedy wrajty szalały na lewo, na prawo i tak dalej. Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o te najmocniejsze frakcje, to one sobie spadły zdecydowanie niżej. No i po prostu uważam, że na ten moment nie ma żadnej frakcji, którą byście dali jakiemuś przeciętnemu graczowi, wysłali go na przykład na lokala dobrze obsadzonego i on by zrobił top 3 tą frakcję tak po prostu z marszu, nie? To nie ma czegoś takiego. Nie ma tutaj sytuacji, że armia gra za gracza i niezależnie co się dzieje, to wiecie, macie 3 Wraithknighty na stole, rzucicie podstawioną szóstkę, więc nawet nie rzucicie tej kości, wbijecie masę dewundów, a potem użyjecie fantazma, musicie zapamiętać jednego stratagema, schowacie się za ścianę, powtórzycie to 5-krotnie i stablujecie przeciwnika, nie? Więc tutaj nie ma czegoś takiego, no i po prostu uważam, że na ten moment nie ma żadnej armii, która odstaje w jakiś taki chamski, niezdrowy sposób od pozostałych, no i myślę, że to jest sytuacja bardzo, bardzo spoko. A więc przechodzimy do frakcji bardzo dobrych, czyli te, które po prostu mają bardzo wysokie szanse na zwycięstwo na dużym turnieju w Polsce, no bo to też przede wszystkim z perspektywy mety polskiej oceniam tego typu tier listę. No i tutaj mamy według mnie 3 armie. Świeżutkie Adepta Sororita, Space Marines, rozumiane właśnie jako Blood Angele, Kosmiczne Wilki oraz Black Templary głównie. Oraz Nekroni, którzy właśnie są po nerfach, no i spadli z tego celującego wcześniejszego miejsca właśnie na ten bardzo dobry. No i myślę, że tutaj możemy sobie zacząć od tych Nekronów. Ogólnie te zmiany, które miały miejsce na przestrzeni od premiery tego kodeksu do obecnej chwili są bardzo dobre. Osłabiono wrajty, osłabiono ktany, co też pokazuje, że oprócz Hypercrypty i Canoptech Kurtu, dwóch detachmentów, które grały przede wszystkim w Nekronach, pojawił się Awakened Dynasty i to jest taka właśnie teraz dynastia, która dominuje w tej frakcji, jeżeli chodzi o granie turniejowe. No to też właśnie pokazuje, że te najmocniejsze elementy zostały troszeczkę osłabione, przez to ta trzecia pod względem siły dynastia w kodeksie dorównała im poziomem i teraz jest jak najbardziej grywalna. No i tak to wygląda z Nekronami. Ciągle są bardzo dobre, ciągle mają bardzo dobre unity, ciągle mają bardzo szeroką paletę jednostek, jest kilka sposobów grania tymi Nekronami. Cały czas bardzo dobra frakcja, która sobie fajnie tutaj radzi, no ale jest po prostu bardzo dobra. Myślę, że to jest takie pół poziomu nad tymi frakcjami, które będą w dobrym tym takim tierze. I nic więcej, jak najbardziej. Nawet w momencie premiery te Nekrony nie były aż tak straszne, jak na przykład znowu wspomniane Eldary na początku 10 edycji, no ale wtedy ewidentnie te ktany, te wrajty odstawały, tak? Teraz nie ma takiej sytuacji, no i po prostu jest okej, okay, są bardzo, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o Space Marine, no to tam Balancing Data Slate ostatecznie okazał się bardzo pozytywny. Taka zmiana, którą warto tutaj zwrócić uwagę, to jest ta zmiana związana z potanianiem stratagemów. Jasne, nie można drugi raz rzucić Armor of Contempt przykładowo, ale to, że potaniamy o 1 CP każdy dostępny stratagem i mamy właściwie zawsze tych kapitanów, więc mamy do tego dostęp dość łatwy, no to powoduje, że ta zmiana tutaj w Balancing Data Slate była bardzo, bardzo spoko. Wypadł Iron Storm, znerfione 2 aury spowodowały, że właściwie już się tym buildem grać nie da. Natomiast ciągle gracze Space Marinów mają szeroki wybór, mogą grać piechotnym kombatem na Blood Angelach, mogą grać takim pieszym kombatem na Wulfenach i Wilczej Kawalerii na Stormlancy, no i mogą sobie grać albo na hordzie Black Templarowych specjalnych datasheetów, albo można próbować po prostu jakimś miszmaszem zagrać sobie na tych Black Templarach, też jest całkiem okej. Okay. Zresztą tak samo Dark Angele są jak najbardziej grywalne. Można też złożyć coś po prostu na Gladiusie. Jasne, jeżeli chcemy sobie iść w kierunku takich najmocniejszych złożeń, to raczej decydujemy się już na jakichś konkretnych imiennych bohaterów, czy tam konkretne datasheety związane z konkretnym zakonem, ale też wyobrażam sobie sytuację, w której bardzo dobre wyniki na turnieju rozgrywa zwykły detachment Vanilla SM, oparty na jednostkach Vanilla SM, z dodatkiem tam jednego, dwóch po prostu datasheetów jakichś imiennych, na przykład Magnus Calgar. Myślę, że to nie jest taki poziom bardzo dobry, jeżeli o te Space Mariny, ale już co najmniej dobry. Myślę, że spokojnie tam mogą sobie powalczyć. No i trzeci kodeks tutaj, Adepta Sororita. Według mnie najsilniejszy kodeks obecnie, natomiast ta przewaga jest minimalna, a na pewno najmniejsza od wielu, wielu miesięcy, jeżeli chodzi o
jakieś obrazowanie przewagi najsilniejszej armii nad całą resztą. Adepta Sororita, szczególnie Bringers of Flame, a więc detachment strzelecki, który ma fenomenalną mobilność i bardzo, bardzo duży wygar. Natomiast Sisterki to jest definicja Glass Cannona, trzeba umieć tym grać, to wszystko ma toughness 3. Jeżeli wybieramy sobie takie najdroższe, najbardziej pewne wybory unitów, jak na przykład Morwenwald z Paragonami, jak Celestyna z dziesiątką Serafinek, jeżeli chcemy wziąć Triumf Świętej Katarzyny, no to się okazuje, że plus minus w tych trzech unitach mamy już 800 punktów wrzucone, nie? Gdzie tam jeszcze miejsce na jakieś dominionki, egzorcisty, imulatory, czy też castigatory, więc tam trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby tą rozpiskę złożyć, no bo nie ma tego aż tak dużo. A z drugiej strony trzeba też po prostu tym umieć zagrać. To jest armia bardzo dobra w rękach relatywnie dobrego gracza, natomiast jeżeli popełnicie jakieś głupie błędy, jeżeli oddacie za darmo jakiś bardzo drogi skład, no bo tak jak mówię, to ma taką wyporność dość umowną, no to wtedy robi się problem. Jak najbardziej tą armię można skontrować innymi frakcjami i to właśnie też z tych niższych tierów. Natomiast ze względu na posiadaną siłę ognia i mobilność, a także na elastyczność, bo w kodeksie są 4 detachmenty, z czego 3 uważam osobiście za bardzo dobre, Bringers of Flame w ogóle za wyśmienity. Natomiast spotkałem się już z głosami, że nawet ten 4 detachment Army Fate też jest bardzo spoko, więc tak naprawdę ciężko tutaj narzekać. Myślę, że po prostu te Adepta Sororita są takimi nowymi nekronami, ale jeszcze pół półeczki niżej niż to było w momencie, kiedy Tomb Worldy się budziły w momencie premiery swojego kodeksu. No i tutaj jest po prostu troszeczkę słabiej, więc niecelujące, ale bardzo dobre. Osobiście uważam, że Adepta Sororita nie potrzebują żadnych emergency nerfów na ten moment, a więc nie zasługują na to, żeby były celujące. No ale jeżeli miałbym wybrać jakiegoś lidera, no to wskazałbym na Sisterki. A na pewno, jeżeli ktoś by mnie zapytał o top 3 najsilniejszych frakcji obecnie w mecie, to bym powiedział bez zastanowienia, że Space Mariny jako taki ogół, Necroni i Adepta Sororita. Przechodzimy sobie do frakcji dobrych. No i tak naprawdę tutaj mógłbym wrzucić totalnie większość tego, co tutaj gra, no bo na takim zdrowym, normalnym poziomie, gdzie mamy armię przeciętną, która ma zarówno wady, jak i zalety, a gra nimi należy do po prostu przyjemnych, a jednocześnie no, można coś nimi ugrać, a też dużo zależy od nas. Tak naprawdę tymi przymiotami można scharakteryzować zdecydowaną większością frakcji, dlatego tutaj ten podział między dobre a słabe jest taki dość płynny, ponieważ no, jeżeli ktoś by tutaj powymieniał te armie względem siebie, myślę, że niektóre, albo na przykład zwiększył jeszcze bardziej tą pulę tego tieru pomarańczowego, no to też nie ma co dyskutować, myślę, że to jest bardzo, bardzo spoko. No natomiast, żeby już tak nie wchodzić w taki totalny banał, żeby powiedzieć, żeby nie zamknąć tego wszystkiego pod tytułem dobra, mamy 3 dobre frakcje, a reszta jest po prostu dobra, da się nią grać, no to tutaj zdecydowałem się na taki podział. No i w tych frakcjach dobrych mamy i tutaj kolejność, to nie jest taki tier w tierze, że uważam, że pierwsza armia jest lepsza od pozostałych i tak dalej, ale tutaj mamy kolejność związaną z podfrakcjami. No to w Imperium Adeptus Mechanicus, Grey Knighty i Adeptus Custodes. W chaosie Chaos Space Marines, Thousand Suns, Ward Eatersi, no i Xenos, Ligus of Wotan, Tau, Tyranidy i Eldarzy. No i teraz po kolei. Jeżeli chodzi o Adeptus Mechanicus, no to fenomenalne, bardzo mocne buffy w Balancing Tata Slate'cie po prostu wyciągnęły tą armię z niebytu. Ciągle to nie jest armia, która jakoś zagina rzeczywistość, ale gra się nią bardzo przyjemnie. Jest relatywnie nie taka trudna w prowadzeniu. Jest kilka takich backupów, można powiedzieć, które troszeczkę ratują, jeżeli popełnimy jakieś takie proste błędy, a jednocześnie wymaga naprawdę super wielkiej precyzji, żeby już tak wymiatać na takim super największym poziomie, tak? Czyli jest po prostu taka bardzo, bardzo spoko, jest w bardzo dobrym miejscu. Ja jako gracz Admechu po prostu jestem zadowolony z tego, gdzie jest moja frakcja, bo ani się nie kopię z koniem przysłowiowo, ani też nie jestem nienawidzony przez przeciwnika po drugiej stronie stołu, bo gram czymś mega OP i tak dalej. Po prostu Admech jest jak najbardziej w porządku. Grey Knighty, no to jest taka frakcja, która według mnie ociera się już między dobrym a bardzo dobrym i gdybym tutaj tworzył jakiś taki dodatkowy tier dobry plus, to myślę, że te Grey Knighty tam by się znalazły. Ogólnie armia myczkowa, armia mobilna, armia ze sztuczkami, która w rękach bardzo dobrego gracza daje fenomenalne rezultaty, troszeczkę jak Sisterki, troszeczkę myślę, że jak Thousand Sunny.
Natomiast biorąc pod uwagę, że te Grey Knighty cały czas mają swoje problemy, między innymi zasięgowy pepans chociażby, siłą rzeczy no, nie pozwala mi to wziąć i umieścić tej armii wśród tych bardzo dobrych, no bo wyobrażam sobie, że bierzemy przeciętnego gracza, dajemy mu te Grey Knighty, no i on po pierwsze popełnia jakiś kosztowny błąd, bo nie wykorzystuje w pełni wszystkich sztuczek, które ma w tym swoim indeksowym detaczmencie, a po drugie może trafić na jakiś taki naprawdę niewygodny paring, na jakąś taką pancerną wersję przeciwników, nawet z niższych tierów, chociażby na przykład na gwardię. No i można się tutaj odbić, bo kombat, który na w miarę jeszcze jest przeciwpancerny, może zostać zeskrinowany. Ci librarianie, którzy zadają mortale, no wiadomo, nie są aż tak pewni, jakby się chciało, no bo tam na jedynkach mogą się powysadzać, wiadomo. No i potem zaczyna się takie troszeczkę męczenie buły, jeżeli chodzi o takie dystansowe strzelanie. I to może być problem. Natomiast no to jest taki lekki minusik, tak, a cała reszta w Grey Knightach jest bardzo, bardzo dobra, no i te Grey Knighty są co najmniej dobre, a tak jak mówię, myślę, że z tego tutaj pomarańczowego tieru wyróżniają się jako jedne z tych na bardzo, bardzo duży plusik. Adeptus Custodes, no tutaj się wahałem, tutaj bardziej bym powiedział, że jest taki dobry minus. To jest taka kwestia z tymi Custodes, że to jest bardzo mocna armia pieszo-kombatowa. Jeżeli armia dość powolna, ale kombatowa sobie trafi na przeciwnika, który on idzie na jakieś czołowe z nią zderzenie, albo to jest przeciwnik, którego te Custodes nie muszą gonić, albo to są na przykład jakieś frakcje, które opierają się na bardzo dużej ilości jakichś pukawek bez AP, żeby w pełni wykorzystać save 2+ na tych Adeptus Custodes, no to one są rewelacyjne. I w drugą stronę, jeżeli trafimy na jakąś armię, która ma bardzo dużo zasięgowego pepanca, albo skacze po stole, albo wrzuca bardzo dużo mortali i tak dalej, no te Custodes nie mają żadnych szans, nie? To jest niestety taka frakcja, która według mnie, poza jakimiś głupimi kosztami punktowymi, nigdy nie będzie w tierze bardzo dobrym i w tierze słabym, wydaje mi się. Ona jest albo skazana na bycie przegiętą w tierze celującym, tak jak to było na przykład przy premierze 10 edycji, albo jest skazana na bycie w tym tierze no, około beznadziejnym, jak było miejsce w okolicy ich kodeksu premiery, albo w okolicy nerfów, kiedy dewundy przestały być mortalami i działały dewundy fantastycznie na Custodes, no to wtedy były beznadziejne. A teraz te Custodes są po prostu dobre, natomiast ciągle mają takie spolaryzowane paringi, tak? Rzadko kiedy ta armia będzie grała na takim poziomie o 8-12 punktów w tym takim systemie 20-0, wydaje mi się, że ona ma albo po prostu bardzo dobre paringi, które będzie fajnie rozjeżdżać i jest kilka rzeczy, które po prostu są nie do przeskoczenia dla tej frakcji. Ona cały czas bazuje na bardzo wąskiej puli modeli, bo tak naprawdę rozmawiamy o Venatarii, Wardenach, Gardach, Valerianie, Blade Championie, Kapitanie, Pieszym i powiedzmy może Trajanie. No i zastanawiamy się, czy dać tam Kaladiusa Graf Tanka, tak? Nie grają motory, nie grają dreadnoty, nie grają te wszystkie inne wynalazki z Forge Worldów, więc tam jest dość problematyczne, jeżeli o to chodzi. No i ona jest taka, po prostu jest ok, ale myślę, że bardziej w dolnych rejonach tabeli tej takiej pomarańczowej, raczej taki dobry minus. Chociaż, tak jak mówię, może się poszczycić paroma fajnymi paringami, gdzie po prostu daje radę. Chaos Space Marines, no tutaj miałem też spory problem, ponieważ ja troszeczkę subiektywnie bardzo mocno wierzę w tą frakcję, mimo wszystko. Chociaż w Balancing Data Slate, kiedy pojawiła się podwyżka Warp Talonów, no to okazało się, że ten bardzo duży kodeks z bardzo szeroką pulą datasheetów, detachmentów, kombinatoryki i tak dalej został ukrócony i tak naprawdę ta dobra ocena jest tylko i wyłącznie ze względu na istnienie Renegade Raidersów, czyli tego detachmentu, w którym wszystko ma assault i ma bardzo mocny wygar w cele, które są na znacznikach. Jeżeli tego detachmentu by nie było, to myślę, że te Chaos Space Mariny byłyby w tym tierze słabym, natomiast cały czas mam gdzieś tam po cichu nadzieję, że istnieje jakieś takie rozwiązanie, które można by zapodać społeczności i udowodnić, że te Chaos Space Marines są lepsze. Natomiast no, póki co tych rozwiązań jeszcze nie widać. Jest jeszcze jedna taka frakcja, która akurat będzie w tierze niżej, którą uważam za takie dość mocne rozczarowanie pod kątem tego, co pokazuje na stołach, a co mi się wydaje, powtarzam, co mi się wydaje, że powinna pokazywać, tak? Wydaje mi się, że to są takie dwie frakcje w naszej grze, które powinny działać dużo lepiej, a z jakiegoś powodu nie działają. Ja tymi frakcjami nie gram, więc całkiem możliwe, że się tutaj mylę, ale mam takie podskórne wrażenie, że tam jednak coś jest ukrytego, ale gracze jeszcze tego nie znaleźli.
No i w Chaos Space Marines tak jest na ten moment, no chyba, że gracie Renegade Ridersami, no to w tamtym wypadku akurat ta pozycja dobra jest jak najbardziej uzasadniona. Thousand Sunny, wkładamy do jednego worka z Grey Knightami, wkładamy do jednego worka z Adepta Sororita. Dobry plus, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ocenę tej frakcji, Thousand Sunny mają bardzo dobre paringi, mają bardzo dobre zdolności, są bardzo elastyczne, jak na to, że grają na jednym indeksowym detachmencie, są de facto na to skazane. Natomiast ciągle są pewne ograniczenia, przede wszystkim to są te ograniczenia związane z prowadzeniem tej armii przez gracza, no i niepopełnianiem błędów, tak? To podobnie jak w Sisterkach, jak w Grey Knightach, jest stosunkowo niewiele tych oddziałów, bo rozmawiamy tam o czterech składach rubryków w Magnusie, jednym Vortex Beastie, no i jakieś tam drobnicy, tak? Typu kozy, typu jacyś kultyści. No ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o zadawanie damage'a, o jakieś takie konkretne kombinacje, no to jesteśmy skazani na 5 powiedzmy normalnych unitów, no i tam dwóch, trzech jeszcze osobno solo latających bohaterów, którzy też tam coś mogą samodzielnie zrobić. No ale jeżeli przykładowo stracicie w głupi sposób za darmo skład rubryków z jednym towarzyszącym im bohaterem i na przykład Mutalid Vortex Beast jeszcze tam zostanie skasowany w drugiej turze nie robiąc nic, bo wystawicie jego wąsy gdzieś tam po linii celowania i on zbierze 5 las kanonów i się nie wybronicie, no to wtedy są mega, mega duże ciężary, nie? Podobnie z Magnusem. Magnus w teorii, biorąc pod uwagę, że macie dostęp do tych wszystkich defensywnych sztuczek, jak dodatkowe przerzuty, zerowanie damage'a i tak dalej, no to Magnus jest fenomenalny. Natomiast źle obliczycie Cabal Pointy, albo nie będziecie mieć Command Pointów, albo zapomnicie zmienić aurę na minus 1 do damage'a, no i popełnicie po prostu takie błędy decyzyjne, ten Magnus wam się rozpłynie, no i się okazuje, że ciężko jest w ogóle cokolwiek wyciągnąć tą frakcją, nie? Więc potencjalnie Thousand Sunny są bardzo dobre, natomiast są bardzo mocno podatne na to, kto nimi gra. I są podatne też na wszelkiego rodzaju jakieś takie zarzutki statystyczne, tak? Gdzieś tam się może coś przeciągnąć. No i powiedzmy, że na przykład grając Adeptus Mechanicus, to, że tam jeden unit nie zabije drugiego, a potem zginie w zwrotce, to jeszcze pół biedy, bo mam tych unitów dużo, dużo więcej. No ale jeżeli coś tam się nie powiedzie tym rubrykom, zostaną źle zagrane, źle sparowane do takiej wymiany i potem dostaną kontrę i się rozpłyną, że tak powiem, za darmo, no to to już tych Thousand Sunów boli bardzo, bardzo mocno. Armia myślę, że dobra plus, natomiast na ten moment wyżej niż dobry jej nie dam, no bo ma swoje jakieś tam ograniczenia, jest po prostu wymagająca, a to jest mimo wszystko w takim tierze, uważam, że no swego rodzaju wada takiej armii, to nie są nekrony czy jakieś tam złożenia Space Marinów, które po prostu są bardzo stabilne i z grubsza jest to prosto tym grać, tylko trzeba się troszeczkę nakombinować. World Eaters, mogłem powiedzieć, że to samo co przy Custodes z dwoma załącznikami. Pierwsza sprawa to jest taki realny, dobry tier, nie żaden minus jak przy Custodes, ani żaden plus jak przy Grey Knightach, ponieważ jest to pierwsza kombatowa armia. Ale po pierwsze dysponuje Angronem, który jest bardzo mocno mobilny na tle całej reszty tej armii. Po drugie, można tam dołączyć bardzo spoko strzelanie dodatkowe, jak jakieś Forczwiędy czy Hellbrood i to też bardzo mocno wspiera. No i po trzecie, tam są Scouty, Szarża po Advansie i inne rzeczy, które potęgują wam mobilność, a więc działają zdecydowanie na plus względem tych Adeptus Custodes, tak? Ciągle rozmawiamy o armii, która dużo lepiej się czuje, jeżeli coś idzie na czołowe zderzenie z nią, o armii, która nie musi gonić po stole przeciwnika, o armii, która za bardzo nie lubi wrogiego strzelania, ale jednocześnie ma ona dużo więcej narzędzi, żeby tego latającego przeciwnika gonić, żeby szybciej skrócić dystans i tak dalej, a dodatkowo jeszcze jest ten bonusowy Angron, który właściwie jest obowiązkowy, jeżeli chodzi o tworzenie kompetytywnych list World Eatersów. Możecie go spróbować skrzesić, zagrać nim po prostu drugi raz w ciągu tej samej gry, mimo jego zgonu, no i wtedy macie po prostu dodatkowy bonusik. Oczywiście to jest mega losowe, ale czasem się tutaj zdarzy, no i to też może przechylać szale zwycięstwa, szczególnie, że Angron fenomenalnie się komponuje z całą resztą armii, bo jest po pierwsze bardzo dobrym pepancem, coś czego Custodes brakuje i one muszą bazować na tych krytykach. Zresztą jeżeli chodzi o Adeptus Custodes, to rozmawiamy tylko i wyłącznie o Shield Hoście, czyli o tym detachmencie, który ma critical to hit odpalane na piątkach, bo bez tego to w ogóle ta armia jest po prostu słaba, tudzież może nawet beznadziejna. Natomiast w World Eaterach tym pepancem jest latający Angron i to jest tutaj właśnie bardzo fajnie synergizujące się z resztą armii. No i to po prostu jest taka dobra, fajna armia, która będzie miała dobre paringi, będzie miała gorsze paringi, no bo jest troszeczkę taka jednowymiarowa, jeżeli chodzi o swój design, no ale jest po prostu solidna w tym, co robi.
Ligowotan. Kolejny przykład totalnej stabilności, solidności. Armia, brzydko mówiąc, nudna jak flaki z olejem, ale w sumie to dobrze. Nie ma tam żadnych kontrowersji, jeżeli chodzi o coś, co byłoby przegięte. Nie ma żadnych kontrowersji o coś, co byłoby mega słabe. W armii jest kilka datasheetów na krzyż i tak naprawdę grają wszystkie. Możemy tylko rozmawiać o tym, ilu bierzemy bohaterów i których omijamy. No i tak naprawdę powiedzmy, że te Thunder Kchyny się nie pojawiają w listach. Natomiast obydwa transporty, beserki, motorki, trupsy, termosy, to wszystko jak najbardziej w listach się znajduje, co świadczy po prostu o tym, że wszystko jest tutaj bardzo, bardzo spoko, a takim jedynym must have'em, bez którego się właściwie nie da złożyć rozpiski, no to są Sagitaury, które bardzo mocno potęgują mobilność tej armii. No i bardzo duża zmiana, nowość Jagierzy, czyli infiltracja, model z Kiltima, który dostał swoje zasady w 40. No i to mega zmienia sytuację League of Wotan, którzy mieli ogromny problem z tym, że bazowali na 4-6 Sagitaurach ze Scoutem, więc przed grą byli już w połowie stołu, no ale przeciwnik wystawiał jakąś infiltrację, blokował im ruchy w pierwszej turze. Jeszcze nie daj Boże, ten przeciwnik zaczynał grę, ta infiltracja podchodziła na cal od tych Sagitaurów, no i te Wotany mogły dopiero w drugiej turze gdziekolwiek tam sobie pojechać. No teraz posiadając jakąkolwiek infiltrację, są w stanie screenować się od wrogiej infiltracji, umożliwiają poruszanie się tym Sagitaurą, no i działa to wtedy bardzo, bardzo spoko. No i to jest taki plusik, który utrzymuje te Wotany na tym poziomie dobrym, ale tak jak wspomniałem wcześniej, uważam, że nie ma tam absolutnie niczego, co by uargumentowało, żeby rozważać te Wotany na poziomie dobry plus albo dobry minus. Nie mówiąc o tym, że o zmianie tieru, tak, na jakieś bardzo dobre czy słabe. Absolutnie nie. To jest po prostu normalna, spoko, zwyczajna armia, bez żadnego szału. No ale tak jak mówię, to tak brzmi troszeczkę negatywnie, ale tak naprawdę jest według mnie bardzo dużym pozytywem, bo armie w tej grze tak powinny wyglądać. Tau. Tutaj też miałem pewien problem i to wcale nie mały. Ogólnie panuje przeświadczenie, że Tau jest kodeksem przeciętnym. Ono też dostało troszeczkę rykoszetem, jeżeli chodzi o balancing data slate. Po pierwsze, mamy absurdalną sytuację, w której jeden enhancement dosłownie nic nie robi, ponieważ nie działa podwójne używanie stratagemów, a ten enhancement po prostu dawał podwójne użycie stratagemów, więc jest jeden detachment, który ma 3 po prostu ulepszenia, więc jest to słabe. Po drugie, kilka nerfów związanych z ogólnymi zasadami, takimi jak to, że wszystkie przystawki są przed rzutem na zaczęcie, jak to, że wszystkie gemy, które recyklują unity, czyli wskrzeszają, jak na przykład gwardyjskie wskrzeszanie unitów, są jednorazowe. Takie ogólne nerfy, zmiany bardzo mocno uderzyły w detachment krutów, który był jednym z fajniejszych, jeżeli nie najfajniejszym do tej pory w Tau, no i trzeba było się przebranżowić. A tak naprawdę nowe rzeczy w tym Tau się nie pojawiły, jeżeli o to chodzi. I trzeba kombinować nad Mątką, Kadrę albo Kajonem. No ale ciągle uważam, że to jest armia po prostu dobra. Nie daje według mnie argumentu, żeby traktować ją jako słabą, żeby ona spadła z tego tieru. Aczkolwiek tutaj przyznam, że baza testowa, że tak powiem, jakaś baza danych na temat gier tej frakcji jest dość niewielka, bo nie jest to jakaś mega popularna frakcja, co też troszeczkę świadczy o tym kodeksie w momencie premiery, no bo z reguły jest tak, że jeżeli jakiś kodeks się pojawia, no to wtedy gracze danej frakcji po prostu zaczynają nią mocno testować, mocno nią grać. Tutaj nie ma takiej sytuacji, no i to też właśnie w pewien sposób mówi nam o sile tej armii. Armia, podobnie jak Custodes, podobnie jak World Eatersy, troszeczkę jednowymiarowa. Tutaj oczywiście chodzi o to, że ona bazuje właściwie w 100% na shootingu, tam właściwie nie ma kombatu, ale no, działa w tym shootingu dość dobrze. Myślę, że to jest taki poziom dobry minus. Jasne, jest parę problemów tam związanych z tym Tau, jeżeli chodzi o fakt, że bazują na Ballistic Skill 4+, że raczej nie powinny dzielić ognia, bo wtedy ta ich mechanika spotterów nie działa i tak dalej, więc tam jest problem, ale no nie mam serca zrzucać ich niżej, a zdecydowanie nie są na poziomie na przykład Grey Knightów czy Thousand Sunów, żeby dawać im jakikolwiek tutaj plusik, więc po prostu zostają na takim czystym, zdrowym, dobrym poziomie. Tyranidy na początku wydawało się, że będą nawet bardzo dobre, ponieważ opcja na lepszej synapsie, kilka datasheetów dostało ulepszenia i tak dalej, taki mniejszy buff względem tego, co dostał Adeptus Mechanicus, a wydawało się, że to wyciągnie te tyranidy w ogóle nie wiadomo jak. Natomiast ponownie w drugą stronę, między innymi gemy wskrzeszające unity, który nie pozwala nam na przykład gargulców przebijać wielokrotnie, tylko raz w Unending Swarmie.
Dalej, mimo tej podbitej siły, ciągle relatywnie słaby wygar powoduje, że ta armia nie jest bardzo dobra, ale ciągle jest dobra. Cały czas ma bardzo fajne narzędzia, jeżeli chodzi o walkę o primary. Ma te gargulce, które mają ruch po strzale, 2 OC, fly, więc mogą kraść znaczniki bardzo, bardzo spoko. Cały czas są bardzo dobre neuroliktory. Można sobie zagrać na grubych, można sobie zagrać na szczuplejszych modelach. Jest kilka ciekawych, fajnych detachmentów. Pojawił się Norn MSR w ostatnim czasie w turniejowych listach, żeby z Armor of Contempt dostępnym na Nexusie sobie to wrzucić, żeby to był taki bardziej wyporny stwór na znaczniku. Coś tam się dzieje w tych terenach, one są po prostu ok. Mają sztuczki, mają właśnie tą walkę o sekundarki, mają ten Shadow in the Warp, który na wielu paringach, na przykład z Admechem, który ma stosunkowo niską liderkę, no to powoduje fakt, że możecie na primary zrobić 2-3 progi, bo tam 10-15 punktów z primary gracz przeciwny może stracić. Oczywiście, jeżeli gracie tam z Space Marinami, z Custodes, z unitami, które mają 5-6 liderki, to nie za bardzo, ale tam, gdzie jest 7-8, no to wtedy jak najbardziej może to mieć faktycznie impact na grę. I to troszeczkę ratuje te tyranidy. Aha, jeszcze jeden bardzo ważny nerf. Mina tyranicka z Biowory nie może wykonywać akcji, a więc nie może wykonywać wielu, wielu sekundarek. Coś, co też bardzo mocno trzymało na powierzchni te tyranidy, jeżeli chodzi o wykonywanie punktów, czyli właśnie wklepywanie tych fixów i granie na przykład na Behind Enemy Lines i czwartki, albo Homer, to teraz się tego nie da zrobić. Właściwie teraz nie gramy fixów wcale, ponieważ te fixowe sekundarki są na tyle słabe, że branie ich i jednocześnie godzenie się z tym, że nie dostaniemy dodatkowego CP-ka na recykling karty, kiedy ją odrzucamy, bo nam się nie podoba, no to powoduje, że właściwie teraz turniejowo gramy właściwie w 99% przypadków taktykale. No i jeżeli teraz mina może zrobić tak naprawdę tylko dwie sekundarki, bo wykonuje ćwiartki i behind enemy lines, no to jest od razu dużo, dużo słabsza. No i te takie właśnie, powiedzmy, ukryte nerfy równoważą te oczywiste buffy, które pojawiły się w balancing dataslate'cie. Dlatego tyranidy uważałem wcześniej, że były po prostu dobre i dalej uważam, że są dobre, chociaż są na pewno inne niż były przed slate'em. Są po prostu taką normalną frakcją, bez żadnych plusików, bez minusików. No i Eldarzy. Eldarzy, tutaj możemy zacząć od tego, że paradoksalnie na WTC, gdzie były drużynowe mistrzostwa świata, gdzie Polska zajęła trzecie miejsce, gratulacje, Eldarzy w ogóle nie załapały się do teamu, mimo że jeden z najlepszych graczy w Polsce, Michał Duda, jest zadeklarowanym graczem Eldarów i ostatecznie z nich zrezygnował, co świadczy o po prostu sile tego kodeksu, że nawet taki gracz jak Michał nie był w stanie tutaj wyciągnąć niczego takiego pewnego, no i zdecydował się na Admech, swoją drogą bardzo dobra zmiana, nie ma co. Natomiast jeżeli chodzi o sam kodeks Eldarów, no to po tych wielokrotnych nerfach, słusznych zresztą w większości, został bardzo mocno przytępiony, no i teraz to jest taka frakcja po prostu dobra. Dalej są bardzo dobre datasheety, dalej jest spory dostęp do debundów, dalej są podstawiane kostki, natomiast tych kostek jest dużo mniej, tych bardzo mocnych, przegiętych mechanik, które były wcześniej, jak Falcon, jak No Lossy, jak Bright Knight, jest dużo, dużo mniej, no i też siła tej frakcji spadła. Teraz jeżeli się gra tymi Elderami, to raczej na takim MSU, na zasadzie 18-20 unitów po piątkach, typu Warp Spidery, Spektry, Skorpiony, Banszetki i one po prostu starają się wykonać jak najwięcej punktów, zanim potem się powybijają. Jest to armia glaskanonowa, troszeczkę właśnie jak Adepta Serenita przykładowo, trochę powiedzmy jak Thousand Sunny. Plusem ich jest taki, że jest tego dość dużo na stole, natomiast minus jest taki, że to wszystko jest mega papierowe, jest tylko jeden fantazm na ucieczkę za ścianę, tudzież Fire and Fate we własnym shootingu, a więc nie uratujemy wszystkich naszych unitów przed zwrotką przeciwników, no i trzeba tutaj po prostu bardzo mocno uważać. Kiedyś bardzo mocne zasady dawały radę i troszeczkę zwalniały z myślenia graczy eldarskich. Teraz, jeżeli chodzi o to, co teraz mamy na stołach, to po prostu jest frakcja, no wreszcie okej, okay, tak? Chociaż powiedziałbym, że dalej uważam, że ma kilka bardzo mocnych elementów, ale jednocześnie już te elementy tak nie dźwigają całej frakcji, żeby stwierdzić, że jest super mega dobra, tylko jest po prostu okej, okay, bo cała reszta już jednak odstaje od takiej przeciętnej, nie? Więc frakcja taka, no, na granicy tego dobrego, myślę, że nie dobry minus,
ale bliżej jej do lekkiego minusika niż plusika, ale taka po prostu czysto dobra frakcja. No i przechodzimy sobie do tieru słabego, czyli armie, które mają większe problemy niż zalety, dość trudne w prowadzeniu, które mogą działać hamująco na gracza. Raczej jeżeli armia, która zajmuje wysokie miejsce na dużym turnieju w Polsce w tego typu, to jest raczej zaskoczenie i trzeba to omawiać albo w kontekście bardzo dużej niespodzianki, albo w kontekście skilla osoby prowadzącej. No i tutaj mamy następujące frakcje. Imperial Knighty, Astra Militarum, Death Guard, Chaos Demons, Chaos Knights, Genstealer, Kult, Drukhari i Orki. Podobnie jak w przypadku tieru dobrego, tutaj też umieściłem to na zasadzie podfrakcji, jeżeli chodzi o kolejność. Też już nie rozbijałem tego na jakieś słabe plus, słabe minus, chociaż przy omówieniu parę rzeczy tutaj nam wyskoczy. Imperial Knighty. No tutaj Imperial Knighty kiedyś były beznadziejne, teraz w Balancing Data Slate, który pozwolił im przechodzić przez ściany tym dużym modelom, to powoduje, że są po prostu słabe. Spotykam się ze sporą ilością głosów, że są lepsze niż myślę i ludzie dość pozytywnie się o nich wypowiadają, jak na to, co wydaje się, że ta frakcja nam oferuje. Na przykład Szwedzi, którym bardzo dobrze poszło na WTC, mieli Imperial Knighty w składzie jako jeden w ogóle z dwóch teamów na całe mistrzostwa. No i zajęli bardzo wysokie miejsce z tymi Imperial Knightami, to zadziałało. Ale to jest właśnie kwestia budowy teamu na drużynówce, kiedy mamy większą ilość graczy. Natomiast jeżeli chodzi o takie singlowe podejście, no to to jest armia, która zawsze będzie kontrowana przez bardzo mocny pepas przeciwników. To jest armia, którą mimo wszystko relatywnie łatwo zablokować, bo małe knighty nie przechodzą przez ściany. A jeżeli gramy na przykład na trzech dużych knightach, no to wtedy te mniejszych jest dużo mniej i w ogóle macie mniej modeli przeciwnika na stole. No i one są takie troszeczkę zero-jedynkowe, no troszeczkę jak Custodes, ale w innej materii ta zero-jedynkowość się przemawia, bo to jest troszeczkę taki statczek, tak? Czyli wystawiacie w pewnym momencie kilka tych knightów w openie, strzelacie, zabijacie, no i pytanie, czy przeciwnik sobie poradzi, żeby to odbić, tak? Jeżeli skasuje wam dwa duże knighty i dwa małe w jedną turę, no to przegraliście grę. Jeżeli skasuje wam na przykład tylko jednego dużego i potem wy macie kolejną salwę ze strzelania z jakiegoś kombatu, no to wy wygrywacie, tak? Ja na przykład z perspektywy gracza Admechu miałem już gry z Imperial Knightami zarówno, które wygrywałem bardzo łatwo, jak i takie, które przegrywałem bardzo łatwo, więc w teorii ta armia powinna być gdzieś w punkcie dobrym, ale uważam mimo wszystko, że wszystkie pomarańczowe armie są lepsze od tych Imperial Knightów, no i też te Imperial Knighty ze względu na to, że w każdej chwili mogą zostać łatwo skontrowane, a nie mają tak jakichś przerzedzonych, mega fantastycznych umiejętności, jak na przykład stary Towering z początku 10 edycji, żeby ten jakiś taki mega pepas przeciwnika skontrować swoją jakością, więc są po prostu słabe, ale to jest powiedzmy taki słaby plus, nie? Że gdzieś tam może jeszcze są w stanie nawiązać jakąś walkę, zresztą osobiście uważam, że każdą frakcją teraz można nawiązać walkę, więc te knighty nie są wyjątkiem, ale jeżeli miałbym już gdzieś je tutaj umieszczać, to raczej w tym słabszym tierze. Podobnie jak Astra Militarum. Astra Militarum to jest armia, która dostała takiego sidegrade'a, troszeczkę poszła w bok, jeżeli chodzi o swoją siłę, bo osłabiono no-losy, wzmocniono pozostałe elementy, można zbudować ją na spamie czołgów, można zbudować ją na spamie piechoty, ale zasady specjalne gwardii, czy czytaj rozkazy przede wszystkim, oraz te litale, które są dostępne na specyficznych datasheetach, jeżeli atakują specyficzne datasheety przeciwnika, one dopiero windują te datasheety gwardyjskie na poziom, powiedzmy, dobry. Bazowo ta armia uważam, że jest słaba. W rękach dobrego gracza, przy dobrze ułożonej rozpisce, w momencie, kiedy trafiamy na jakiegoś przeciwnika, który na przykład nie zamknie nas w deployu wielką ilością infiltracji, albo nie jest super mobilny na tyle, żeby w drugiej turze wpaść 75% swojej rozpiski w nasz deployment i po prostu powiązać nas w kombacie, to pomijając te wszystkie sytuacje, przy dobrym układzie, dobrze wykorzystując właśnie rozkazy, podbijając te lekko ułomne unity gwardyjskie, to wtedy osiągamy dobry poziom, tak? Ale tutaj mówimy o sytuacji, w której wszystko nam sprzyja. Natomiast w praktyce uważam, że ta Astra Militarum nie jest aż tak dobra, żeby sobie tutaj z tym poradzić. Myślę, że jest słabsza od Tau w takim bezpośrednim starciu graczy, powiedzmy takich daleko zasięgowych, strzeleckich. A na pewno jest słabsza od Adeptus Mechanicus, to jestem tego właściwie pewny, jeżeli o to chodzi. Więc tutaj raczej ona tutaj nie wytrzymuje takiej konkurencji.
Jest natomiast bardzo wdzięczna dla osób, które kombinują, bo przykład mamy też w mecie takiego ogólnopolskiego gracza Elfiego Chlebka, pozdrawiam serdecznie, który gra wersją takiej hordowej gwardii na bardzo dużej ilości piechoty. No i ze względu na to, że meta jest raczej przeciwpancernie pancerna i raczej wszyscy spodziewają się, że trzeba otwierać jakieś pojazdy, że trzeba otwierać jakieś elitarne jednostki, często w power armorach, no to bardzo często pomysł na wystawienie takiej hordówki na 100 modelach piechociarzy powoduje, że można się jakoś strzelić. I to gwardia daje taką opcję, więc dobre wyniki gwardii są jak najbardziej realne. Można też pójść w drugą stronę, jak w przypadku Imperial Knightów, i zrobić takiego stat checka pod tytułem dwa Rogaldorny, kilka Lemanów, wystawiamy pancerną ścianę, no i jeżeli przeciwnik nie jest w stanie nam tego relatywnie szybko poskładać, no to wtedy jesteśmy bardzo mocno do przodu. Ale podobnie jak Imperial Knighty, no ta armia po prostu wymaga dość dobrego parowania, z tym jest tutaj problem i uważam, że na ten moment jest po prostu słaba. Ponieważ jak grała wcześniej na artylerii, to ta artyleria swoją jakością, swoimi przerzutami, wbudowanymi litalami zawsze na wszystko, wszędzie, no to ona po prostu nadrabiała, ale ciągle była dość jednowymiarowa i uważałem ją za frakcję po prostu dobrą. Teraz mimo wszystko uważam, że jest troszeczkę słabiej. DevGuard. Tutaj myślę, że krótka adnotacja. Nie ma granatów, nie ma dobrego tieru. Po prostu okazuje się, że sztuczka z granatami na Bielogusach, która pozwalała rzucać stratagem granatowy kilka razy w ciągu tury, powodowała, że ta armia była bardzo, bardzo spoko. To jest taki przykład frakcji jak na przykład Custodes, która dąży raczej do zwarcia w krótkim dystansie, ale jest dość powolna. Tylko że teraz jej wygar jest po prostu słabszy. Custodes na Shieldhoście mają te krytykale, litale, sustainy w kombacie na całej armii. Mogą zresztą sobie te litale, sustainy dobierać jak chcą, jeżeli o to chodzi. Natomiast teraz DevGuard dalej jest wolny, dalej jest zwodniczo wyporny, bo w teorii jest, w praktyce nie jest. Inne frakcje bardzo mocno zyskały na tańszych stratagemach. Nie bardzo przeszkadza tym innym frakcjom to, że nie mogą rzucić drugi raz tego samego stratagema. Raczej większość frakcji woli mieć opcję tańszego każdego gema, a nie tylko battle taktików, więc takie ogólne zmiany gdzieś tam poszły w bok albo po prostu na plus dla tych frakcji. Natomiast DevGuard jest po prostu na minus i tutaj nie ma się co oszukiwać. Ten kwestia tego, że nie można powtarzać stratagemów w jednej turze, bardzo boli kwestię tych Bielogusów, tak jak wspomniałem. No i po prostu tutaj ten DevGuard ma problem. Może to jest taka armia słaba plus, jeżeli chodzi o takie dokładne umiejscowienie na takiej tier liście, no ale biorąc pod uwagę, że tak naprawdę jest jedną z nielicznych, które dostały po prostu nerfa w Balancing Data Slate, podobnie jak Chaos Space Marines, no to po prostu spada niżej, tak? Chaos Space Marines w momencie premiery kodeksu uważam, że były nawet na poziomie bardzo dobrym, ewentualnie takim dobrym plus plus, naprawdę wysoko. Szczególnie ze względu na to, że były tam te latające chłopki, które potrafiły się teleportować poza stół po udanym kombacie, tam to też dostało nerfa, no to Chaos Space Marines spadli na ten poziom dobry. No i analogicznie DevGuard, który był dobry, po prostu był dobrą, przeciętną armią, teraz jest taką po prostu przeciętną minus i spada na tier słaby, no i tutaj więcej do powiedzenia nie ma. Trochę więcej za to wypada rozmówić się na temat demonów, bo to jest kolejna frakcja bardzo trudna do oceny. I możliwe, że jest oceniona zbyt nisko. Natomiast ciągle demony mają swoje problemy w postaci tego, że są papierowe, w postaci tego, że albo mają wygar na relatywnie papierowych, grubych modelach, albo nie mają wygaru na całej reszcie, bo tak naprawdę to, co bije w demonach, tak konkretnie to są greater demony, ewentualnie tam demon princy. Natomiast te elitarne demony pokroju płaszczek, much nurgla, czy bestii nurgla, to tam wygaru nie ma. Podobnie jak battleliny raczej nie biją, chyba że rozmawiamy o kornowych zestawieniach z tronem, który to szalony tron podbija damage AP naszych ataków w kombacie, naszych kornowych modeli, no i wtedy powiedzmy bloodlettery jakąś tam, jakiś tam wygar kombatowy mają, tak? Natomiast
To, czego demonom nie można zabrać, to jest fenomenalne wykonywanie sekundarek, to jest cały czas skakanie po stole, jeżeli chodzi o obecność w różnych miejscach stołu, cofanie do rezerw i tak dalej, to jest mega, mega dobre. No i pojawiły się bonusy w Balancing Translate, gdzie Greater Demony stały się bardziej jakościowe i jest kwestia taka, że łatwiej można budować armię zbudowanej na jednym konkretnym bóstwie i można grać na przykład na Monoslaneszu, który jest bardzo bliski mojemu serduszku. Natomiast cały czas uważam, że ma ta armia na tyle duże problemy, że nie jest dobra. W rękach bardzo dobrego gracza myślę, że ona może osiągać jakieś konkretne wyniki, ale znowu jest mega podatna na pestki, jest bardzo podatna na wrogie strzelanie, jest podatna na wszelkiego rodzaju odpychanie wrogich deep strike'ów, jest podatna na wrogie infiltracje, na zamykanie ich w deploymencie, bo bardzo wiele demonów jest pieszych, nie fruwa, i to jest ten problem, że one mają problem ze screenami, a że są armią, która tak naprawdę jest kombatowa, z jakimś tam symbolicznym strzelaniem, no to bardzo często te demony są skazane na to, że mogą bić w to, co przeciwnik pozwala. Jasne? Są paringi, gdzie tego screena praktycznie nie ma, jak na przykład w Custodes, bo taka jest specyfika tych armii, ale tych paringów jest zdecydowanie mniej niż takich, które są trudne. Można powiedzieć, że dużo lepiej ocenione przeze mnie Grey Knighty także cierpią przykładowo na odpychanie wrogich deep strike'ów, jasne, ale mogą przykładowo postawić na jakiś tam shooting za konkretnej linii z powyżej 12 cala, ewentualnie jakieś mortale z Librariana, no i też mogą po prostu zagrać jakąś taką bunkrową rozpiską, gdzie bierzemy 10 paladynów czy na 10 termosów i mamy dużo unitów z 2 plus save'a, tak? Jeżeli popatrzymy na te grubasy, no to w Greater Demonach mamy po prostu czwórkę inwa i dostajemy z pestek, tak? To samo jest z tymi drobnymi modelami, które mają tam czwórkę, piątkę inwa i po prostu sypią się od tych pestek, więc tam wymiany są niekorzystne, demony muszą skracać dystans, demony muszą bardzo dobrze zaplanować sobie swoje kolejne ruchy, żeby wymieniać się w pozytywny sposób. No i uważam, że z tym mają mega problem. Gram demonami, gram admechem, uważam, że admech jest turniejowo, tak singlowo dużo mocniejszy. Paring demony versus admech według mnie jest przekichany dla demonów i był nawet przekichany w momencie, kiedy admech był słaby i grał na początku kodeksu. I tutaj to mi po prostu pozwala ocenić tę armię jako słabą. Aczkolwiek, tak jak mówię, jest to armia należąca do tych myczkowych. Jak Grey Knighty, jak Thousand Sunny, trochę jak Sisterki. Więc jeżeli ktoś pojawi się z pomysłem, no to on jest w stanie wyciągnąć te demony troszeczkę wyżej. Wydaje mi się, że jest to łatwiejsze do zrobienia niż przykładowo przy Devgardzie. Więc tutaj myślę, że jest jakiś potencjał, ale taka bazowa siła tych demonów to słaba. Ale cały czas pamiętajmy o tym, że frakcja, która bardzo łatwo wykonuje sekundarki, nie może być po prostu już taka super beznadziejna, jaką była wcześniej. Chaos Knighty, w sumie troszeczkę tak jak już o Knightach mówiłem, problem w tym, że świat uciekł House Knightom. One były bardzo mocne wcześniej i dawały radę. Bardzo dużo frakcji dostało mniejsze lub większe buffy. House Knighty nie dostały praktycznie wcale. Ktoś może powiedzieć, że duże Knighty przechodzą przez ściany tak jak małe, jasne, ale duże Knighty w Chaos Knightach nie są tak ważne jak w Imperial Knightach, dlatego tutaj ta zmiana nie ma aż tak dużego impaktu na grę, bo cały czas najlepszym buildem w House Knightach to są same małe plus jakieś tam sojusze związane z demonami, tak? Jakieś Nurglingi, Poxwalkery, czy jakiś tam inny Lone, coś w tym stylu. Więc tutaj po prostu mamy armię stat-checkową, która na wiele paringów może przynieść pozytywny efekt, bo przeciwnik nam nie wybije tych knightów. Natomiast z drugiej strony jest to armia, która nie za bardzo ma jakąkolwiek elastyczność w byciu reakcyjnym na poczynienia przeciwnika, czy na przykład na konkretny paring, tak? Tam zbyt wiele się nie może wydarzyć. No i tak jak wcześniej, poprzednie frakcje były, no powiedzmy, troszeczkę słabsze i te Chaos Knighty radziły sobie bardzo, bardzo dobrze. No tak teraz tutaj widać wyraźnie, że troszeczkę ten świat odskoczył, zmiany w Balancing Dataslate'ach, w tych ogólnych buffach związanych ze stratagemami i tak dalej, no powodują, że te inne frakcje są troszeczkę lepsze. Pojawiły się nowe kodeksy, na przykład takie Sisterki, które totalnie na Bringers of Flame rozpuszczają te Knighty w dwie tury i w ogóle nie ma dyskusji. No i tutaj niestety te Chaos Knighty już nie są takie super wyjątkowe, bo kiedyś tylko one przechodziły przez ściany, teraz inni to potrafią i to nawet za darmo, a nie muszą wydawać CP-ków. No i brakuje im takiej troszeczkę unikalności, a niestety GW nie potrafi z niczego zrobić sensownego z tymi dużymi knightami, żeby były po prostu grywalne. I to jest ten problem. Jeanstealer Cult. Świat krzyczy, że najsłabsza frakcja w grze. Na WTC, gdzie było ponad 300 graczy,
nikt nie wziął tej armii. To jest jedyna frakcja, która nie miała swojego reprezentanta na drużynowych mistrzostwach świata na WTC. Frakcja niszowa, frakcja, która od zawsze była gdzieś tam w cieniu, dosłownie i w przenośnie, fluff, te sprawy. Natomiast frakcja, która dostała nowy kodeks, kodeks słaby, ale jeden zapis w FAQ GW powoduje, że ona nie jest beznadziejna. Według mnie, bo znowu jestem graczem Genokultu, więc mogę troszeczkę więcej tutaj powiedzieć z własnego doświadczenia. Zapis w FAQ GW mówi, że jednostki w blipach, czyli te zabite, wskrzeszone po losowym rzucie, są traktowane jakby były w rezerwach, więc po zniszczeniu blipa one mogą dalej wychodzić z Deep Strike'a. Nie mogą wychodzić z Ingressa, co jest ważne na moment nagrywania tego filmiku. Taka jest wykładnia, co powoduje, że możecie wystawić blipa dość agresywnie i albo mieć z niego jakikolwiek impact w czasie gry, albo chociaż mieć tą jednostkę w rezerwach, nie? Mówię o tym, żeby mieć jakikolwiek impact, ponieważ z blipami jest ten problem, że po pierwsze są losowe i macie losową army rule, gdzie tam z grubsza na 4+, na 5+, dostaniecie unit z powrotem. Jest to mechanika beznadziejna, jeżeli chodzi o w ogóle zaprojektowanie, bo ciężko jest ją wycenić, tak? Bo mogą wam wstawać unity w ilości 6-7 w czasie gry i gracie na przykład na 3000 punktów, a może wam wstać jeden za 75 i tyle, i do widzenia, nie? Druga sprawa jest taka, że jeżeli tracicie unit przykładowo w drugiej turze, bo w pierwszej jesteście jeszcze pochowani, to ten unit wychodzi na koniec movementu w rundzie trzeciej u przeciwnika i albo przeciwnik ma przekichaną sytuację, albo ten paring jest na tyle dobry, że nie był w stanie wam zdjąć blipa gdzieś na środku stołu i wtedy macie mega przewagę, albo najczęściej gracie z przeciwnikiem, który spokojnie w trzeciej turze może znaleźć się na środku stołu, a właściwie 9 cali od blipa na środku stołu, więc naprawdę bardzo łatwo jest zdjąć te blipy. No i zmusza was to do ustawiania blipa bardzo defensywnie. A jeżeli ustawicie defensywnie blipa gdzieś tam na tyłach, to ten unit wyjdzie w trzeciej turze, ruszy się w czwartej i tak naprawdę w piątej będzie stanowił jakiekolwiek zagrożenie, kiedy gra się kończy. Jeżeli unit ginie w trzeciej turze, no nawet jak zostanie wskrzeszony, to jego impact na grę bardzo często już jest bardzo, bardzo niewielki. Dlatego ta zmiana z tym, że mamy te deep strike'i, jest taka ważna, ponieważ już tracąc unit w drugiej turze, możemy po prostu ewentualnie po zniszczonym blipie wystawić go z rezerw w turze trzeciej i jeszcze wtedy jest jakoś tam grywalny, tak? Natomiast sama z siebie mechanika tego blipa jest słaba. GW wydaje się tego nie dostrzegać, ponieważ w każdym z 5 detachmentów macie jeden stratagem, który bufuje troszeczkę tą mechanikę blipów, a to jest niepotrzebne po prostu skupianie się na czymś, co nie działa. Po drugie, jest irytujące zarówno dla gracza Genokultu, jak i dla przeciwnika, bo to już tak abstrahując od kompetytywności, z tego nigdy nie ma takiego 100% fanu, bo albo gracz Genokultu wskrzesi bardzo dużo unitów i przeciwnik będzie wkurzony, że no co to ma być, albo w drugą stronę nic nie wskrzesicie, wskrzesicie bardzo mało i to wy jesteście wkurzeni, no bo tak naprawdę gracie bez armii rula. Druga sprawa jest taka, że w kodeksie Genokultu jest 5 detachmentów, z czego 4 są przeciętne i tak naprawdę ten indeksowy wydaje się, że ma jako jedyne ręce i nogi. I dobrze ograny gracz z jakimś pomysłem na tym Genokulcie jest w stanie wyciągać jakieś tam wyższe wyniki. To jest case demonów. Bardzo podobna sprawa. Mamy papierowy, mobilny, sztuczkowy Genokult, który potrafi jakoś tam pokombinować i powyciągać różnego rodzaju pozytywy dla siebie. Ale jeżeli trafi na coś, co odpycha deep strike'i, albo jeżeli trafi na coś, co ma redukcję damage'a, a w Genokulcie bardzo wiele broni ma damage flat 2 albo D3 i to jest problem, albo po prostu trafi na coś, co ma jakikolwiek wygar w jakiejkolwiek fazie, bo to wszystko bazuje na save 5+, po prostu, więc to nawet boltery koszą ten Genokult i nawet jacyś tacy gwardzici w kombacie katachanie są w stanie pokroić przykładowo akolitów za 170 punktów, 10 typa, dość łatwo, to po prostu ten Genokult no wyżej być nie może. Jeżeli Army Rule powodował, że jednostki Genokultu wstawały z automatu, czy tam na 3+, to był przegięty celujący, to z początek 10 edycji, grało się na 3000 punktów z kawałkiem, było to mega mocne. Tuż przed kodeksem ten Genokult był po prostu beznadziejny, no bo miał losowy Army Rule i słabe zasady, tak? Teraz zasady są takie sobie, ale koszta punktowe tych jednostek, jak na ich wyporność, są bardzo wysokie i wy musicie ten koszt punktowy usprawiedliwić albo bardzo dobrym zagraniem, co jest trudne i co, jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, jest wadą armii, że wymaga ona bardzo dużych nakładów, powiedzmy tam intelektu, jakiegoś tam pomysłu, żeby to zagrało bardzo dobrze, albo ten koszt punktowy
oddaje wam los w postaci rzutu na 4+, 5+ i ten unit wam wróci. No bo jeżeli unit wraca za 170 punktów, no to możemy założyć, że kosztował 85, nie? I okej, okay, wtedy te koszta punktowe są spoko. Ale jak wam unit nie wróci, to jesteście w czapce. Każdy Overwatch was boli, bo jesteście papierowi. Każdy przeciwnik, który ma naprawdę jakikolwiek wygar, poza, nie wiem, no, zwykłymi gwardzistami, którzy trafiają z łokcia z siłą 3 na 4+, w kombacie, to wszystko was boli. No i jeszcze dobrze by było, jeżeli gracie na przykład na strzeleckim genokulcie, tak na tym indeksowym, który jest bardzo dobry, no to dobrze by było, żeby przeciwnik nie miał żadnego smoka albo minus 1 do hita, no bo wtedy wasze najlepsze bronie trafiają na szóstkach. I dobrze by było, żeby nie miał redukcji damage'a, bo wtedy wasze najlepsze bronie mają damage 1 albo maksymalnie 2, nie? Więc to są rzeczy, które ten genokult bardzo mocno bolą. Jest dużo tych rzeczy. Jest dużo tych rzeczy. Gra na tym indeksowym detachmencie daje frajdę i to jest spoko, aczkolwiek jest to nieporównywalne z tym, jak grał Genokult w 9 edycji. To w ogóle był według mnie najlepszy kodeks, jaki został stworzony od paru dobrych lat, jeżeli chodzi o fans gry. Był fenomenalny. Teraz niestety kodeks jest przeciętny, zasada Armina jest beznadziejnie napisana i ciężka do zbalansowania, a koszta punktowe są bardzo, bardzo wysokie. Dlatego ja nie uważam, żeby Genokult był najsłabszą armią. Uważam, że na tym słabym tierze, na przykład Imperial Knighty albo Drukhari, o których będzie za chwilę, są mimo wszystko troszeczkę słabsze. Ale to jest taka troszeczkę już, wiecie, przegadywanka na zasadzie, kto tam bardziej woli jaką frakcję, natomiast one wszystkie są w tym worku tutaj zdecydowanie tym najniższym. Powiedziałbym, że Genokult to jest taka uczciwa, słaba frakcja bez żadnych plusów, tak? Jak ten Death Guard, jak ta Gwardia, jak może nawet te demony coś tam mogą pokminić wyżej, to w Genokulcie jest dużo, dużo słabiej. Myślę, że to jest pierwsza frakcja do buffów, aczkolwiek nie jest aż tak beznadziejna, żeby wylądowała na tym beznadziejnym szrocie. To się umówmy. Troszeczkę ten detachment indeksowy powoduje, że jakoś tam na tej czerwonym tierze się zatrzymuje. Drukhari, wspomniane przeze mnie, no one są przeze mnie oceniane cały czas, regularnie na tym poziomie słabym, no bo uważam je za słabe. Albo dużo zależy od szczęścia, bo na przykład macie skorze z highwire'ami, gracie na pancerną przeciwnikę, dobrze rzucicie, to wtedy macie do przodu. Ale gracie na tyranidy albo demony, macie monstra i te highwire'y niczego nie robią, a wasze lance te pancowe są bardzo losowe. Albo gracie na detachmencie, który bazuje na transportach, które są z papieru i bardzo często te papierowe transporty giną i wtedy gracie bez zasady detachmentowej. Albo znowu macie relatywnie silny unit 10 inkubów z Archonem, który ma przerzuty hita, przerzuty wunda i może zrobić jakąś sieczkę w kombacie. Ale traficie albo na Overwatch, który ma wykosić te inkuby przed szarżą, albo traficie na redukcję damage'a i wtedy macie damage 1, albo wrzucicie jakieś minus 1 to hit, jest dużo, dużo gorzej i dodatkowo jeszcze minus 1 to wound. Nie za bardzo jest jak to skontrować. Ogólnie są armie, które wymagają kombinowania, żeby były dobre. Sisterki, Grey Knighty, Thousand Sunny, Genokult, Drukhari. Przykładowo. I o ile te pierwsze wymienione nagradzają gracza za tą kombinatorykę, o tyle gracz Drukhari albo właśnie Genokultu może sobie rozplanować bardzo wiele rzeczy, ale jakość armii po drugiej stronie, pomysł przeciwnika i po prostu najzwyklejsze statystyki, najzwyklejsze elementy takie stałe w grze mogą spowodować, że się to wszystko powykłada, tak? No bo możecie na przykład grać sobie drukarkami na Thousand Sunny, zrobicie sobie fajny mega plan, dostaniecie Overwatcha z jednego z super flamerów, tracicie unit za darmo, wasz plan leci w piach, nie? Tą armią trzeba się natrudzić, trzeba się nakombinować. Podobnie jak z Genokultem, uważam, że trzeba tutaj dać z siebie bardzo dużo. Armia ze względu na swoją jakąś tam myczkowość, no bo mamy cofanie się do transportów, mamy bardzo dużo fruwania, mamy bardzo dużą mobilność, jeżeli o to chodzi, to ta armia jest w stanie nas nagrodzić i osiągać jakieś tam w miarę wyniki na turniejach, ale wymaga bardzo dobrego ogrania, bardzo dobrego pomysłu. Zresztą, jeżeli chodzi o polskie poletko, no to jest paru graczy zaledwie, no na palcach jednej ręki można by ich policzyć, którzy mają jakiekolwiek sukcesy, a jednocześnie to są gracze, którzy grają tymi drukarkami już bardzo, bardzo długo i po prostu jakoś tam w nich rzeźbią, tak? To absolutnie nie jest frakcja na zasadzie, że jestem nowym, przeciętnym graczem 40, biorę drukary i robię, nie wiem, top 10 na masterze, nie? To myślę, że takie rzeczy totalnie się nie zdarzają. Drukarki bazowo są skazane na granie o środek stawki, no i tylko i wyłącznie wasz skill oraz troszeczkę szczęścia, czy to w paringach, czy właśnie układzie na stole i tak dalej, może je troszeczkę bardziej wywindować. Tutaj cały czas brakuje tych zasad, żeby było wyżej.
No i oreczki to jest frakcja, która podobnie jak Chaos Space Marines jest dla mnie osobistym rozczarowaniem. One były bardzo dobre na poziomie celującego, jeżeli chodzi o premierę kodeksu, bo chodziło o meganoby, które jak w rajty nekrońskie po prostu zaginały rzeczywistość. Meganoby dostały nerfa, jeden detachment dostał bardzo dużo nerfów, no i tak naprawdę w tych orkach niewiele zostało. No i przyznam, że to jest takie właśnie moje prywatne rozczarowanie, bo spodziewałem się, że mimo wszystko po tych nerfach gracze turniejowi na orkach będą w stanie na innych detachmentach coś tam ugryźć i będą robić wyniki, a tutaj okazuje się, że reprezentacja tego kodeksu ostatnio na dużych turniejach w Polsce jest relatywnie niewielka. I nawet najlepsi gracze w Polsce, którzy kojarzą się z armią orków, zaczynają troszeczkę odpuszczać tą frakcję na rzecz innych, co też powoduje, że ta frakcja jest w takim miejscu, w jakim jest. I teraz zgadzam się z tym, że jeżeli chodzi o wyniki, o to, co ta frakcja daje na starcie, to ona jest po prostu słaba. Natomiast cały czas łudzę się subiektywnym wrażeniem, że zarówno ja, jak i świat się po prostu myli i coś w tych orkach gdzieś jest. Chciałbym, żeby tak było. I o ile jeszcze KFK Space Marines jest ten jeden detachment, który po prostu pozwala nawiązywać wyrównaną walkę ze zdecydowaną większością armii, dlatego Space Mariny chaosowe trafiły na tier dobry, o tyle w orkach takiego oczywistego rozwiązania nie ma i dlatego uważam, że oreczki są po prostu tutaj słabe, no i zamykają nam to omówienie. Natomiast nie uważam, że są najsłabsze z tych słabych, tak? One są po prostu tak uczciwie słabe. Myślę, że to jest taki poziom Devgardu, Gwardii. Natomiast myślę, że dalej są troszeczkę lepsze na przykład od Genokultu, tak? Genokult jednak trochę więcej wymaga od gracza. Natomiast gdzieś tam tli mi się nadzieja, że za jakiś czas pojawi się na obecnych zasadach, przy obecnej mecie, pojawi się jakaś rozpiska, jakiś pomysł na tych orkach, który okaże się po prostu rewelacyjny i będzie można je umieścić na dobrym poziomie, bo tak bazowo ten kodeks jest ok napisany, tak? Jest kilka detachmentów, które są bardzo różne. Żaden z tych detachmentów nie wydaje się jakiś taki totalnie beznadziejny, może oprócz tego świniakowego, ale zarówno Dreadmob, jak i ten chociażby indeksowy z tym lepszym kombatem wydają się całkiem spoko. Jednostki też są ok. Mamy spoko transporty, mamy fajne strzelanie, mamy kombat, a no coś tutaj nie gra, nie? Czegoś tutaj brakuje. No i można ogólnikowo powiedzieć, że jakiegoś takiego jednego trybiku, żeby ta cała machina ruszyła, no to tego trybiku nie mamy. Dlatego na ten moment orki są słabe, ale naprawdę mocno zachęcam szczególnie graczy orków do kombinowania, bo myślę, że tam coś się może tlić i mam nadzieję, że się po prostu mylę i następne zestawienie oreczki będą co najmniej pomarańczowe w tierze dobrym. No i ostatni tier beznadziejnych frakcji. Jeżeli ktoś umie dobrze liczyć i orientuje się, ile mamy frakcji w systemie, no to wie, że ten tier jest pusty. Podobnie jak celujący, to jest troszeczkę taka publicystyczna teza, ale uważam, że tak jak nie ma żadnej armii, która wymaga absolutnie jakiegoś szybkiego nerfa, tak uważam, że mimo wszystko nie ma frakcji, która wymaga jakiegoś turbo buffa, nie? Jasne, można by w ogóle przepisać zasady Genokultu, żeby po prostu Army Rule działał inaczej, albo lekko zrewidować koszta punktowe po prostu i myślę, że to będzie już troszeczkę lepsze. Jasne, można troszeczkę ściąć nerfy, które pojawiły się przy orkach, bo one były za mocne, bo tam ten detachment hordowy dostał bardzo dużo nerfów z różnych stron i to po prostu powaliło te oreczki i można by to jakoś pokminić. Jasne, można znaleźć jakiś pomysł na duże Chaos Knighty. Można w ogóle wymyśleć jakąś nową zasadę, która by jakoś buffnęła zwykłe Knighty, po prostu jako Knighty, zarówno chaosowe, jak i imperialne, żeby to jakoś sobie działało. Ale to są, wydaje mi się, po pierwsze rzeczy, które naprawdę niewiele potrzeba, a po drugie ciągle tymi frakcjami da się grać. To nie jest tak, że bierzecie Orki, Genokult czy Imperial Knighty na lokala i macie automatycznie 3 gry przegrane i nie jesteście w stanie podjąć rękawicy. Absolutnie tak nie jest. To nie jest w ogóle tego typu sytuacja. I beznadziejna frakcja to jest taka frakcja, która po prostu no nie ma żadnej nadziei na nic. Po prostu. Według mnie taką frakcją przykładowo przed Balancing Data Slate'em były zwykłe Knighty, które dostawały w pierdziel od wszystkiego i zewsząd i po prostu były beznadziejne. Był taki Genokult mimo wszystko gdzieś tam przed premierą tego kodeksu. Demony tak samo były w beznadziejnym miejscu. Drukhari jak miały ten jeden detachment. Natomiast teraz uważam, że nie ma armii, która jest z automatu na każdy możliwy paring zawsze do tyłu i nie jest w stanie czegokolwiek się przeciwstawić. Mało tego uważam, że przykładowo
Genokult jest w stanie pograć na przykład z Adeptus Custodes, które uważam, że jest na tym tierze dobrym, jest normalnie tak realnie armią lepszą od Genokultu. Natomiast akurat bezpośrednio paring uważam za dość pozytywny ze strony Genokultu. No i myślę, że podobnych takich par znaleźlibyśmy całkiem sporo, gdzie te teoretycznie słabsze frakcje sobie lepiej radzą z tymi mocnymi. No i tutaj myślę, że tą puentą można by zakończyć to omówienie. Ogółem uważam, że meta jest bardzo wyrównana. Tak naprawdę różnice między frakcjami są minimalne. W większości armii da się znaleźć bardzo dobre turniejowe złożenie. Zresztą też jak sobie prześledzicie duże turnieje w Polsce klasy Master, to dostrzeżecie bardzo rozproszoną popularność frakcji. Nie ma czegoś takiego, że na 40 graczy mamy 10 Space Marinów, 8 Sisterek, 7 Necronów i połowa całej populacji gra trzema frakcjami. Absolutnie. Dość powiedzieć, że na przykład był w Białymstoku stosunkowo niedawno turniej, gdzie na 40 paru graczy mieliśmy wszystkie frakcje. Wszystkie frakcje zostały wybrane na turniej na 40 paru graczy, nie? A frakcji jest 21. Więc pod tym kątem tutaj na pewno plusik. Myślę, że to jest bardzo spoko mimo wszystko. Balancing Data Slate wyszedł bardzo pozytywnie. Teraz ta meta jest taka dość mocno zrównoważona, no i te frakcje tak trochę się przepychają. Papier, kamień, nożyce. Tutaj jest lepsi są ci, tu są lepsi tamci. Cały czas dużo więcej zależy od waszego skilla, od waszego pomysłu i konkretnie od złożonej rozpiski, niż od tego, jaką frakcję wybierzecie, tak? Mniej ważne jest to, czy wybierzecie Sisterki czy Devguard. Ważniejsze jest to, czy wybierzecie odpowiedni detachment, który będzie pokrywał się z waszym pomysłem na grę, i ważniejsze są wasze umiejętności, a nie to, że macie taką, a nie inną frakcję. To akurat problemem nie jest. No i na sam koniec jedna taka uwaga. Games Workshop wypuściło swoją mapę drogową na końcówkę tego roku, no i przyznam, że jestem dość mocno zaskoczony, ponieważ okazuje się, że nie ma przewidzianych żadnych dużych premier, jeżeli chodzi o 40 w tym roku. Będzie ten suplement Blood Angeli, prędzej czy później. Mamy kodeks inkwizycyjny i to jest koniec, jeżeli chodzi o książki, a jest interpretacja tej mapy drogowej taka, że być może nie będzie w ogóle Balancing Data Slate'a, który powinien się pojawić w okolicy września, października, więc to by było dość zaskakujące. No, być może Games Workshop stwierdza tutaj, że hej, macie grę w dobrej dyspozycji, macie grę w dobrym tonie, więc sobie grajcie przez kolejne 3 miesiące w nią, a zobaczymy na początku roku, jak to będzie wyglądało, nie? Całkiem możliwe, że tak to się skończy, zobaczymy. Ja wam mimo wszystko tutaj na tym kanale obiecuję materiał związany z inkwizycyjnym kodeksem pod kątem na pewno jego impaktu na grę. No i myślę, że jeżeli pojawi się jeszcze jakiś fajny temat do obgadania, to będzie można sobie tutaj o tym pobojczyć, że tak powiem. Na ten moment to wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. No i do następnego. Miłego dzionka. Siema.